Dzięki, Aga. Przyjaciele, tak, my dzisiaj z Agnieszką płyniemy bardzo podobnie. I ja też przygotowałem słowo, ale postanowiłem go troszeczkę skrócić. I myślę, że będzie na pewno uzupełnieniem tego, co powiedziała Agnieszka. Chcę troszeczkę powiedzieć na temat życia Kościoła i naszego wewnętrznego też życia Kościoła, jak i też chcę troszeczkę powiedzieć na temat powołań i struktur, które są w Kościele, bo jest bardzo wiele niejasności. Tak, Agnieszka powiedziała, ona się tutaj nie wbiła sama do mikrofonu, nie naciskała na mikrofon i nie weszła, że tak powiem, do tego kościoła z butami. Była taka kiedyś jedna osoba w tym kościele, co wszystko wiedziała najlepiej, miała najwięcej do powiedzenia. Oczywiście wszystko jej mówił Bóg. Na drugim spotkaniu chciała rządzić całym kościołem. I to jest złe. Bóg wywyższa. Bóg robi przestrzeń człowiekowi. Człowiek nie musi za wiele czasami nic robić i Bóg toruje mu drogę. A ludzie, którym Bóg nie toruje drogi, to sobie muszą sami utorować. Tak? Musimy o tym pamiętać. O czym chcę dzisiaj powiedzieć? Chcę powiedzieć troszeczkę na temat ciała Chrystusa i nas tutaj obecnych, żeby w naszych relacjach nie było czasami niedomówień i jakichś dziwnych dąsów pod nosem. O co mi chodzi? Kochani, jako Kościół Jezusa Chrystusa i jako Boży ludzie, w oczach Boga jesteśmy wszyscy równi. Tak? Mamy jednego Ojca w niebie, mamy tego samego Ducha Świętego, który w nas zamieszkał. Ten sam Jezus Chrystus oddał życie za każdego z nas i to jest poziom funkcjonowania, na którym jesteśmy tacy sami. Przed Bogiem. Ale my musimy wiedzieć, że w służbie w Bożym Królestwie i w powołaniu są różne stopnie dojrzałości duchowej, odpowiedzialności. Co za tym idzie, niektórzy ludzie wywierają o wiele większy wpływ czy na Kościół, czy na ludzi z zewnątrz niż inni. Ja czasami słyszałem takie teksty w kościele, o, ja mam takiego samego Ducha Świętego, co dorożała, on wcale nie jest nikim lepszym, tak? W oczach Boga nie jest nikim lepszym niż ty, tylko że dorożała, wypędza demony dziesiątkami, setkami, uzdrawia chorych, a ty co robisz? A macie tego samego Ducha Świętego. A więc o co chodzi? W Bożych oczach jesteśmy wszyscy tacy sami. Ale Duch Święty każdego z osobna namaszcza na różne rodzaje posług. On inspiruje do tego, aby człowiek wchodził w powołanie. Od ciebie i ode mnie zależy to, na ile poddamy się Bożemu Duchowi, na ile wyjdziemy w to powołanie, na ile się otworzymy, na ile zechcemy poświęcić życia. Bo każde powołanie wiąże się z poświęceniem życia. Wiąże się z poświęceniem czasu, swoich planów, godzin spędzonych na modlitwie, w przebywaniu z Bogiem, tak? I tu już nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Tu już się zaczyna robić różnica. Niektórzy do Boga podchodzą poważnie, a niektórzy z Boga robią sobie żarty. Niektórzy poważnie podchodzą do osobistego wzrostu, do pokuty, tak? A niektórzy robią sobie z tego żarty. Mają najwięcej do powiedzenia, wiedzą wszystko najlepiej, tak? Wiedzą wszystko najlepiej na temat funkcjonowania Kościoła, a nie ma ich w Kościele. Hipokryci. Nie możemy tak funkcjonować, przyjaciele. Dlatego o tym chcę wspomnieć, bo szczególnie mam wrażenie w Polsce, nie mam innego obrazu, jak to wygląda w innych krajach, ale mam czasami wrażenie, że gdzieś zaciera się szacunek do namaszczenia. Jest jakiś człowiek powołany przez Boga w danym miejscu. I ludzie patrzą na niego jak na kumpla, jak na kolegę. I kiedy ty nie zobaczysz w człowieku tego, do czego powołał go Bóg i tego, co ten człowiek ci mówi, bo to będzie twój fumfel,
to ty w ogóle nic nie weźmiesz od takiego człowieka. Bóg nic nie zrobi w twoim życiu przez tego człowieka, jeżeli nie będzie szacunku do Bożego sługi. I odwrotnie, Boży sługa ma mieć szacunek do ludzi, którzy są młodzi w wierze. Ja nie mówię, że to działa w jedną stronę, to działa w dwie strony. Ale w szczególności w Polsce to widać, bo są Boży pomazańcy, ludzie na świeczniku, głoszący Chrystusa, tak? I Kościół nie traktuje tych ludzi poważnie. Robi sobie z nich żarty. I taki człowiek okrada sam z siebie z błogosławieństwa. Dlatego to, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, że w Kościele są różne struktury. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, ale zawsze w danej społeczności jest człowiek, który rozpoczął społeczność. Zaczął dzieło Boże. Tak? Pastor, apostoł wziął się za budowanie Kościoła. Jest twarzą tego Kościoła. Jest człowiekiem, który ma wgląd w różne sfery funkcjonowania tego Kościoła. A są ludzie, którzy pojawiają się raz w tygodniu w Kościele i tyle. Prawda? Zobacz, jest poziom funkcjonowania jakiś. Jeden chodzi w większej odpowiedzialności, drugi nie bierze tej odpowiedzialności, nie jest w tej odpowiedzialności. I zawsze jest człowiek, który jest odpowiedzialny za daną społeczność. I na co chcę zwrócić uwagę? Bo często w Polsce zdarzają się takie przeloty, że wbija człowiek do danej społeczności i on na starcie myśli, że on jest u siebie. Bo to nie jest, pastorze, twój kościół, to jest kościół Jezusa Chrystusa. Zaraz, zaraz. Tego człowieka powołał Jezus Chrystus, żeby tą daną społeczność założyć, coś rozpocząć. Ten człowiek ustanowił jakieś zasady funkcjonowania tego domu, które nie przeczą Bożym prawdom, nie przeczą Bożemu Słowu, jest zachowany jakiś porządek. A ty wbijasz, tak, i chcesz wszystkich ustawiać w Kościele. Przepraszam bardzo. Pokaż mi swoje życie. Pokaż mi swoją służbę. Pokaż mi, jak Bóg cię używa, zanim przyjdziesz i będziesz zwracał uwagę. Przyjdź i najpierw umyj nogi ludziom, usłuż ludziom, a później chciej, żeby cię słuchano. Prawda? Zobaczcie. Tego nie ma. Tego brakuje w Kościele. I na to trzeba zwrócić uwagę. A więc jest jakiś przywódca, jest jakiś człowiek, który jest za coś odpowiedzialny i są w Kościele liderzy. Tak? Biblia mówi o biskupach, o diakonach. Ja będę mówił bardziej takim naszym zrozumiałym językiem. Są liderzy. Ludzie, w których życiu widać, że Bóg tam jest. Tak? Mają ogarniętą głowę, mają ogarnięte życie. Tak? Ich służba przynosi jakiś owoc, zaangażowali się w służbę w Kościele. Są przede wszystkim stali, są odpowiedzialni, są zorganizowani, można na nich liczyć. Takich ludzi można nazwać liderami. I Bóg takim ludziom robi przestrzeń w Kościele. Zaczyna się od mycia kibla, jak to powiedziała wczoraj Agnieszka. Wszyscy by chcieli stać na środku i świecić, ale czy jesteśmy w stanie w Kościele umyć kibel z uśmiechem na ustach? Tak? I są pozostali wierzący, ale co mam na myśli pozostali? Ludzie, którzy mają być przygotowani przez liderów do tego, aby oni również byli liderami. Bo wtedy Królestwo Boże się powiększa, wtedy Kościół rośnie. Kiedy w Kościele robi się przestrzeń i miejsce dla nowych ludzi, dla nowych liderów. Zaznaczam, dla ludzi, którzy realnie są zainteresowani Bogiem i służbą. A to widać. To widać. W życiu codziennym, kto jest na poważnie zainteresowany. A więc przyjaciele, są różne dary i urzędy w kościele, w danej społeczności. Nie będę czytał, bo nie chcę przedłużać. Już jesteśmy i tak z czasem troszkę za daleko. W każdym bądź razie. A z drugiej strony jesteśmy przebudzeniowym kościołem, świadomym kościołem. Cieszmy się Słowem Bożym. Dary i urzędy w Kościele. Przyjaciele, urzędy w Kościele są po to, nie żeby błyszczeć i świecić, tylko żeby wprowadzać nowych wierzących w miejsce odpowiedzialności. Apostołowie, prorocy, duszpasterze, nauczyciele, ewangeliści. To mówi list do Efezjan, tak?
Paweł też troszeczkę to poszerza w liście do Koryntian. Są jeszcze dary niesienia pomocy, zobaczcie, też mamy służbę uwielbienia, jest Krzysiu, bez którego nie podłączymy kabli w tej wspólnocie, tak? Teraz Piotruś się uczy, będzie Janek potrzebował kogoś, żeby jak Janek nie będzie mógł stanąć za kamerą, aby ktoś mógł stanąć za kamerą. To wszystko jest potrzebne, bo my musimy być widoczni, publiczni, ja tego sam wszystkiego nie zrobię. I zobaczcie, ta wspólnota też nie funkcjonuje. Jak ten kościół zaczynaliśmy z Wiolą, to ja postawiłem kamerę na środku, nagrywałem siebie, tak? No, ale nie było tego wszystkiego, co jest teraz. Ja nie byłbym w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Samo to, że dojeżdżamy tutaj ze sprzętem na 4 samochody. I teraz gdyby taki Krzysiek, czy dajmy na to, nie wiem, Janek albo Iza, oni mi powiedzieli dzisiaj tak, wiesz co, no jestem zasmarkany, mam katar, albo postanowiłem dzisiaj zostać z rodziną w domu, to co ja zrobię? Jak ja poprowadzę spotkanie? Jak to spotkanie się odbędzie, jeśli oni by dzisiaj nie położyli swoich prywatnych planów na rzecz tego, że mają służbę w kościele? Wchodzą w jakąś odpowiedzialność. Tak? Jakby nie było odpowiedzialności, nie mógłbym na nich liczyć, no to słuchajcie. Dlatego musimy być tego bardzo świadomi odpowiedzialności. I o czym chcę powiedzieć? W duchu istnieją różne poziomy, na którym poruszają się ludzie. Bo jest człowiek, który przykładowo przyszedł dopiero co do Pana Jezusa, tak? I on może sobie nawet nie zdaje sprawy, że demony są w ludziach. A są ludzie, którzy uwalniają ludzi od demonów. To znaczy, że człowiek, który już wchodzi w posługę czy uzdrowienia, czy uwolnienia, to znaczy, że przeszedł jakąś drogę z Bogiem, jakąś drogę doświadczenia, tak? I jest człowiek, który musi do tego dopiero dojść. I tu się robi kolejna różnica. Już tutaj też wszyscy nie jesteśmy tacy sami. Zobaczcie, co o tym decyduje? O, w cudzysłowie, poziomach duchowego wzrostu. Poznawanie Boga i swojej tożsamości. Klucz, modlitwa, czytanie Słowa Bożego. Post, nauczania, tak? To jest wszystko bardzo ważne. Następnie wyćwiczony charakter, czyli zapraktykowanie tego, co ja sobie posłuchałem na YouTubie czy przeczytałem w Biblii, zapraktykowanie tego w życiu codziennym. Co z tego, że ty będziesz znał Biblię na pamięć, tak? Jak ty, nie wiem, no, będziesz się bał do człowieka zagadać albo cokolwiek tam jeszcze innego w ogóle zrobić. Jest w 21, wiecie, różnimy się od pierwszego kościoła tym, że oni pisali Nowy Testament i uczyli się relacji z Duchem Świętym, nie mając Nowego Testamentu. A w dzisiejszym XXI wieku ludzie umieją recytować Biblię, znają ją na pamięć, ale życie w ogóle za tym nie idzie, nie ma owocu. Są pustymi gadułami. I o co chodzi dalej? Osobista wiara i poświęcenie, to co powiedziała Agnieszka. Żeby zacząć służyć i funkcjonować na danym urzędzie, tak, czy w jakiejś posłudze, jest do zapłacenia cena. To nie przychodzi tak. Chcesz uzdrawiać chorych i demony wypędzać, a nie chce ci się ruszyć tyłka na ewangelizację w piątek. To zapomnij, że ty będziesz, wiesz, jak cię nikt w to nie wprowadzi. Owszem, są ludzie, którzy biorą się sami za coś i do czegoś dochodzą bardzo pomału. Ale zupełnie inaczej jest, jak masz człowieka, który już w czymś chodzi, coś zna i coś wie. Zobaczcie, ja chciałem, żeby Ewangelia była głoszona w Rzeszowie. Ale ja wiedziałem na tamten czas, 7 lat temu, że ja sam nie wyjdę ewangelizować w Rzeszowie. Ja zapłaciłem cenę, pojechałem do Poznania, do ludzi, którzy głoszą Ewangelię na ulicy, bo chciałem się od nich uczyć. I dzisiaj ja biorę chłopaków w Rzeszowie, robi się już niezła ekipa, coraz większa, i już sami chodzą wychodzić na ulicę. Czy wyszlibyście sami na starcie? Widzicie, zawsze jest jakiś człowiek, który w coś cię wprowadzi, w coś ci pokaże. Ale zobaczcie, osobista wiara i poświęcenie, położenie życia. I tu już nie wszyscy są równi, chociaż wszyscy mają tego samego Ducha Świętego. Także czas skończyć takie w ogóle religijne dyrdymały i czas zacząć poważnie w ogóle się przyglądać rzeczom w społecznościach i w kościołach. Nie jest tak, że wszyscy w tych tematach jesteśmy równi. Są ludzie, którzy coś ze sobą robią, pokutują, wzrastają, a są ludzie, którym się nie chce. I teraz chcę przejść do funkcjonowania społeczności i mam na myśli też naszą społeczność, mówię pod tym kątem. Podstawą funkcjonowania społeczności jest jedność. Posłużę się w tym wypadku Biblią, przyjaciele, przeczytam z listu Piotra, pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra,
3:8. Na koniec, wszyscy bądźcie jednomyślni, pełni współczucia, miłości braterskiej, miłosierdzia i pokory. Zobaczcie, co Piotr pisze do Kościoła. Bądźcie jednomyślni. Ja wam coś powiem. Dom, który jest rozdwojony, się nie ostoi. Na dłuższą metę w tej społeczności ludzie, którzy przychodzą i mają jakieś inne zdanie, ja zaznaczam, jedność w tematach fundamentalnych. To jest podstawa. My nie możemy wykrzywiać Ewangelii. Próbowałem kiedyś budować społeczność z człowiekiem, który twierdził takie coś. Bóg uzdrawia kogo chce, a raz uzdrowi, a raz to nie uzdrowi i tak dalej. Czyli generalnie pomieszanie z poplątaniem w temacie uzdrowienia. Jak ja mam budować społeczność z człowiekiem, który poddaje w wątpliwość wymianę krzyżową i to, co Jezus zrobił na krzyżu dla człowieka? Nie da się. On będzie dyrdy mały gadał o sobą, a za chwilę ode mnie będą słyszały coś innego. To się nie ostoi. Tak samo osoby, które lekceważą ludzi na urzędach, pastorów, liderów i tak dalej, mają ich gdzieś, to prędzej czy później to padnie. I to się dzieje u nas w Kościele aktualnie. Od jakiegoś czasu. Ludzie, którzy nie chcą robić porządku z życiem, nie chcą zmian, nie chcą wpuścić do siebie człowieka, który jest dojrzalszy, coś przeszedł, to prędzej czy później kończy się tym, że odchodzi z Kościoła. To jest podstawą funkcjonowania Kościoła. Ma być jedność myśli w tematach bardzo fundamentalnych. Fundamentalnych. Ty lubisz masło, ja lubię margarynę, ja lubię kurczaka, ty może lubisz, wolisz ryby. Kurczę, no, aleluja. Ale muszą być fundamentalne rzeczy w jedności. Budowane. Jak tego nie ma, to się będzie rozjeżdżał kierunek. Nie będziemy się dogadywać, będą ludzie odchodzić z Kościoła. Ja z Kościoła nie odejdę, bo ja tą społeczność założyłem. Zobaczcie, przyjaciele, kolejna rzecz, bardzo ważna. Z Mateusza 28, 19 rozdział. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca tego czasu. Inne przekłady mówią, nie idźcie więc i nauczajcie, tylko mówią, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. W Kościele od początku, tak, jest zawsze system uczniostwa. Człowiek, który narodził się na nowo i dopiero co i chciałby tu wejść do Kościoła i mi tutaj robić porządek w Kościele, bo on też poznał Boga, zaraz. Raczkujesz. Jesteś na początku swojej drogi. Z głową sobie nie radzisz, a ty chcesz ustawiać ludzi w Kościele, którzy już dłużej służą? Pomyłka. Jest system uczniostwa. Trzeba mieć bardzo dużo pokory w sobie, aby uznać człowieka jako swojego nauczyciela bądź duszpasterza i powiedzieć, chcę się od ciebie uczyć drogi pańskiej. Trzeba mieć bardzo dużo pokory. I coś wam powiem. Ten człowiek, który tu siedzi. Agnieszka. Jestem gówniarzem przy nich. Żeby wszyscy mieli tyle pokory, ile ci ludzie. Nie zlekceważyli mnie pomimo mojego młodego wieku. Uznali mnie jako człowieka, który prowadzi wspólnotę, którego Bóg postawił i nie przyszli tutaj i nie rozsiedli się w fotelu i mówią teraz ty sobie pójdź, tak? My jesteśmy starsi i my ci tu będziemy mówić, co ty... Nie, to zupełnie to jest w ogóle, ten temat tak nie wygląda. Trzeba mieć bardzo dużo pokory, przyjaciele, żeby... nazwać się uczniem. My też jesteśmy uczniami. Do końca życia będę uczniem Chrystusa. Ale uczniowie mają czynić uczniów. Dlatego Biblia mówi, lekarzu, najpierw ulecz sam siebie, tak? I wtedy zacznij leczyć innych. A ty sobie z głową nie radzisz, a ty chcesz mówić ludziom, jak mają żyć. To jest chore. To się pojawia na naszych messengerach. Ja nie mówię rzeczy, które sobie wymyśliłem. To się pojawia na messengerach i ja zaczynam robić z tym porządek. Ludzie, którzy są hipokrytami, dają zerowy przykład w Kościele, oni chcą mówić komuś, co mają ludzie robić, którzy już są w danym stopniu dojrzałości i poznania Boga.
A więc trzeba mieć na to bardzo dużo pokory. I teraz o co chodzi? Czy w takim układzie liderzy i osoby starsze, które funkcjonują i usługują, to znaczy, że są kimś lepsi? Nie. Agnieszka już powiedziała, że nie. Zobaczcie, co mówi o tym też list świętego Piotra. Ja chcę wam to przeczytać. Wzajemne zależności. Zobaczcie, 1 Piotra 5:1. Zobaczcie, jak ma być między nami. Proszę zatem prezbiterów, którzy znajdują się wśród was, ja także prezbiter, pisze Piotr, i świadek męki Chrystusa oraz uczestnik przyszłej chwały, która ma się objawić. Paście powierzoną wam trzodę Bożą, czuwając nad nią nie z przymusu, lecz z oddaniem po Bożemu, nie dla brudnego zysku, lecz ze szczerej chęci. Taki ma być lider, który pasie trzodę Bożą, nie patrząc na zysk, na pieniądze, ma robić to z oddaniem, tak? Ma mu zależeć na człowieku, na jego wzroście, nie na chorej kontroli. I mu, bo wielu ludzi, jak ja napisałem post na Messengerze, że chcemy jeszcze bardziej zrobić właśnie ten system uczniostwa, wprowadzić duszpasterstwa i tak dalej, to się oburzyło. Co to będziesz mi teraz mówił, jak ja mam żyć? Będziesz mi tutaj, wiesz, kim ty jesteś? No właśnie, nie robię tego po to, żeby ci, nie wiem, zaglądać do łóżka, w portfel i nie wiadomo co, tylko zależy nam na wzroście Kościoła, na wzroście Ewangelii, po coś to jest. Nie musisz. Jeszcze rozumiem, żeby się niektórym podniosło po jakimś czasie, ale jeszcze oni dobrze w ten system nie weszli, a już mają problemy. Rozumiecie? Ja mówię o rzeczach, które się dzieją u nas w Kościele i działy. Zależy mi na tym, aby ludzie, którzy tutaj są, wchodzili przez 2-3 lata w swoje powołanie, a nie byli po 25 lat w Bogu i oni się zastanawiali w ogóle, co mają w głowach i co z życiem zrobić. Niektórzy już powinni być nauczycielami i kościoły zakładać w innych zakątkach. Ale Biblię recytują. Twarda to mowa. Można znać Biblię na pamięć, ale życie weryfikuje. I nie mówię tego ku potępieniu, tylko ku zastanowieniu. I zobaczcie, co jest napisane dalej. Podobnie wy młodsi, bądźcie ulegli prezbiterom, wszyscy zaś przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Uniście się więc pod potężną ręką Boga, a wywyższył was w stosownym czasie. Chcesz wywyższenia przez Boga? Chcesz, żeby Bóg podniósł twoje życie, wprowadził cię w zwycięskie życie i w posługę? To unisz się, uznaj swojego lidera, uznaj człowieka, który cię prowadzi, który chce dla ciebie dobrze. Dalej, przyjaciele, diabelskie pułapki, które ja w Kościele rozpoznaję i na które my musimy uważać. I tak już powiedziałem na początku, jest to różnica w kwestiach fundamentalnych. I tu się bardzo często rozjeżdża. Dom rozdwojony nie ostoi się. Prędzej czy później zrobi się jakiś podział i prędzej czy później to czeka i nasz Kościół. Już się takie rzeczy dzieją. Bardzo mi przykro, ale tak się dzieje. Kolejny temat właśnie to jest jedna z diabelskich pułapek, jest to cielesność. Zobaczcie, 1 Koryntian 3:1. Bracia, nie mogłem przemawiać do was jak do ludzi kierujących się duchem, lecz jak do tych, którzy ulegają swoim ludzkim słabościom, jak do niemowląt w Chrystusie. Nakarmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, ponieważ nie mogliście go jeszcze przyjąć, zresztą i teraz jeszcze nie możecie, ponieważ ulegacie swoim ludzkim słabościom. Jeżeli bowiem panuje między wami zazdrość i niezgoda, to czy nie kierujecie się swoimi ludzkimi słabościami i czy nie postępujecie tylko po ludzku? Niezgoda, zazdrość, kłótnie, obgadywania, plotkowania, lekceważenie w ogóle osób starszych, liderów, tak, są objawem cielesności, niemowlaka duchowego. Człowieka, który musi dopiero zacząć się uczyć, uniżyć się, zgiąć swoje kolana przed Bogiem, schylić głowę czasami przed człowiekiem, który ma do niego dobre intencje, chce go poprowadzić. A tego czasami nie ma po prostu. I tym diabeł próbuje rozszarpać Kościół od środka. A my na to nie pozwolimy. Ja widzę wiele rzeczy. Agnieszka widzi wiele rzeczy. Paweł widzi bardzo dużo rzeczy. I będziemy to namierzać i będziemy to konfrontować, bo ja nie pozwolę, żeby tutaj demony robiły nam w ogóle bigos w Kościele. Siały niezgodę, zamęt, plotki, obgadywanie.
zazdrość, porównywanie się do siebie, tego nie będzie. Kolejna rzecz to jest kłamstwo. Jak chcesz być prowadzonym przez Boga i słuchać człowieka, do którego ty przychodzisz i mówisz mu półprawdę, z którym nie jesteś do końca szczery, oszukujesz. Zatajasz różne rzeczy, tak żeby się ktoś nie dowiedział. A sami jesteście świadkiem, że wszystko wychodzi tak do wierzchu. Bo kłamstwo ma krótkie nogi. Uważajcie na to w Kościele, pokutujcie z kłamania i z bycia nieszczerym. Kolejną rzeczą jest właśnie bunt. Młodzież, dzieciaki duchowe, tak? Ty mi nie będziesz mówił, jak mam żyć, co robić. I często jeszcze co robią? Zakażają innych ludzi w Kościele. Swoim buntem, swoją postawą, tak? Swoją hipokryzją. Do pokuty. Kończy się to urazą i odejściem najczęściej z Kościoła. Ja bym chciał, żeby wszyscy pokutowali, żeby tu ludzie zostawali, wzrastali i wydawali owoc. Ale niektórzy są tak hardzi i pyszni, że nie są w stanie. Kolejna rzecz, albo inaczej. Agnieszka już trochę powiedziała na ten temat, ja tylko dodam. Blokery wzrostu, czyli kiedy człowieka wzrost jest zatrzymany. Po pierwsze, kiedy nie uznaje ludzi dojrzalszych duchowo, którzy są pomazańcami Boga i przekazują Boże Słowo. Jeśli się non-stop podważa człowieka, nie słucha, tak, wie się wszystko najlepiej, to wzrost jest zatrzymany. Agnieszka powiedziała, okradasz się z błogosławieństwa. Nieposłuszeństwo Bożym prawdom. I to jest, każdy z nas z osobna musi zajrzeć w swoje serce. Można przyjść, tańczyć i klaskać. Jutro jest poniedziałek. Jak żyjesz Słowem Bożym na co dzień? Jeśli nie żyjesz, to brakuje twój wzrost. Brak pokory, uniżenia, lenistwo i brak poczucia odpowiedzialności. Ojciec dał nam królestwo, mówi Słowo Boże. Ojciec mi i tobie dał królestwo. Jezus jest w niebie. Na ziemi jest Duch Święty, ale musicie zrozumieć, że Duch Święty nie funkcjonuje jak Jezus Chrystus. Duch Święty jest duchem i wchodzi w ciało człowieka, w moje i twoje. I nie działa inaczej jak przez swój Kościół na ziemi. Przez nauczycieli, apostołów, proroków, ewangelistów, tak działa Duch Święty. Jak człowiek odrzuca dary, usługi i powie i mówi tak: ja mam Boga i Ducha Świętego, mi człowiek jest niepotrzebny. Gardzisz Duchem Świętym. Gardzisz Bogiem. Gardzisz tym, co Bóg ma dla ciebie przez Bożych ludzi. I tacy ludzie najczęściej nic nie robią w Królestwie Bożym. Komentują, plotkują, nadają. Ich życie nie przynosi żadnego owocu, ale wiedzą wszystko najlepiej. Strzeżmy się tego w tym Kościele. I na koniec, przyjaciele, bloker wzrostu, czyli już całkowite oderwanie od Kościoła. Tak powiedziałem na początku, żelazo ostrzy się o żelazo. Nie ma wzrostu bez Kościoła, to jest iluzja. Chyba że jesteś apostołem wyposażonym do tego, jechać na kraniec świata, zakładać Kościół. Jak nie jesteś apostołem, to twoje miejsce jest w Kościele. Jak najlepiej, jak często? Jak najczęściej. Jak najczęściej. Kiedyś spotykali się codziennie po domach. Są kościoły w Polsce, gdzie ludzie spotykają się przed pracą o 4, 5 rano na modlitwie i kończą dzień modlitwą również z kościołem o 21. Codziennie, każdego dnia. Żyją razem jako kościół. Chodzą do pracy, służą, ewangelizują, ale mają głębokie życie modlitewne i poczucie więzi społeczności. Tylko tak możemy wydać owoc. Tak jak Agnieszka powiedziała. Mnie uzupełnia ktoś, a ja uzupełniam kogoś. Oto ciało Chrystusa. Jesteśmy sobie potrzebni. I teraz chcę wam jeszcze przeczytać na sam koniec i tym zakończę dzisiaj. Albo nie, tym jeszcze coś powiem, ale to już od siebie. Mateusza 18:15. Zobaczcie, co mówi Jezus. Jezus, sam Jezus. Jeśli by twój brat zgrzeszył, to idź upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata. A jeśli cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. A jeśli ich nie posłucha, powiedz Kościołowi. A jeśli Kościoła nie posłucha, to niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Oto słowa Mesjasza. Przez 2 lata funkcjonowania niektórych osób w tym Kościele ja przymykałem
oko na wiele spraw. Zależało mi, tak jak Agnieszka dzisiaj powiedziała, na ciepłym, pasterskim sercu i podejściu do człowieka. I ja mam ciepłe i pasterskie podejście do człowieka, a najbardziej to mi się chce śmiać, jak rozmawiam z człowiekiem i wiem, że kłamie mnie w cztery oczy. Oszukuje mnie w trakcie tej rozmowy. I jak chcesz wzrastać? Jak chcesz wydać owoc? Kłamiesz Duchowi Świętemu. Bogu kłamiesz. Są takie ewenementy u nas we wspólnocie. Rozmawiam z kimś na spacerze, na ławce w parku i człowiek mówi mi rzeczy i ja wiem, że lawiruje, że kręci, że kłamie. Ludzie. Nie tak powinno być. Coś wam powiem na koniec, żeby nie było tylko, że Krystian wyszedł wylać jakieś żale. W ogóle mi nie chodzi o żale. Jesteśmy w czasie, gdzie nasz Kościół rozwija skrzydła. Jest wielu z was, którzy wydajecie wspaniały owoc w swoim życiu i w swojej służbie. I to jest to, na co ja czekałem i to jest to, co ja chciałem widzieć i ja to widzę. Wielu z was podchodzi, wierzę w to, szczerze do swojego życia z Bogiem i do relacji w Kościele. I jest owoc i jest to widoczne. Tak jak Agnieszka powiedziała, są osoby, nad którymi wisi namaszczenie prorocze. Są ewangeliści w tym Kościele, tak? To wszystko jest. I ja widzę, że to zaczyna w ogóle wydawać owoc. Ale to, co ja dzisiaj powiedziałem na początku uwielbienia. Weryfikuj swoje życie, bo inaczej ciebie zweryfikuje życie. Służba i powołanie jest dla każdego, ale jest do zapłacenia cena. Tym chcę zakończyć. Jak ktoś ma jakieś pytania, to możemy porozmawiać. Także są dobre rzeczy w Kościele i nazwałbym, w sumie można to nazwać złymi rzeczami, ale z drugiej strony, jak te złe rzeczy się zadzieją, to przynajmniej atmosfera w Kościele się oczyści. Nie będzie ludzi, którzy wprowadzają kwas, zamęt, chaos, plotki i obgadywanie. Rozumiecie? Jak ktoś nie chce pokutować i się napomina człowieka od 2 lat i robi dalej to samo i kręci się wokół tej samej góry i problemów, to czas powiedzieć takiemu człowiekowi, słuchaj. Są 2 drogi. Albo w lewo, albo w prawo. Albo bierzesz się za siebie i robisz robotę w swojej głowie i w swoim życiu i wydajesz owoc, a jak nie, to idź stąd i nie mieszaj w Kościele. Nie mieszaj w Kościele. Jak nie chcesz osobistego wzrostu, nie chcesz Chrystusa, nie interesują cię spotkania Kościoła, to po co się wypowiadasz na Messengerze? Po co wprowadzasz zamęt? Idź stąd. Niech ci Bóg błogosławi i niech nam też Bóg błogosławi, przyjaciele. Amen. Amen.